Witajcie w drugim wydaniu naszych wiadomości z ostatnich dni. Ja jestem Geek Geekęż Geekowski, a to są wiadomości z Kolonii. Pamiętajcie o subskrypcji naszej stacji, aby nie przegapić żadnych nowych newsów. Chciałem też podziękować za pozytywny odbiór pod ostatnim wydaniem. Sponsorem dzisiejszego wydania jest klub Odnowy Machinimy. Zatem przejdźmy do informacji ze świata. Kucharz Snafy wygrał w ogólnoświatowym konkursie gotowania Hell's Jaskinia. Jego popisowym daniem była potrawka z chrząszcza a la Snafy z ryżem i grzybami. Dosłownie zmiótł całą konkurencję, a Gomez awansował go na prywatnego kucharza. Co więcej, Snaf, mając za sobą takie osiągnięcie, byłby w stanie otworzyć swój własny lokal, w którym mógłby serwować dania z wyższej półki, a wtedy na pewno będzie miał ręce pełne roboty. To świetnie, że stary obóz może w końcu pochwalić się jakimiś osiągnięciami niż tylko kibice lokalnych klubów. Następnym tematem jest problem w nowym obozie. Brakuje tam bagiennego ziela. Obóz na bagnie chce opodatkować ziele, ponieważ jest sprzedawane zbyt tanio, a zbiory nie są obfite. Z daleka słychać protesty grupy o nazwie Jaramy Bonem Wolno, która stwierdza, że za taką cenę nie będą kupować ziela. Przejdźmy teraz szybko do informacji o sporcie. Niestety z powodu braku śniegu i zimy z przykrością informuję, że skoki narciarskie, które odbywały się na placu Wymian, zostały odwołane i prawdopodobnie w tym sezonie już ich nie zobaczymy. To jest lista ostatnich wyników. Cóż, akurat byłem fanem skoków narciarskich. Przejdźmy teraz do pogody. Jest to wydanie specjalne pogody, gdyż patrzymy tylko na Myrtanę, a dokół Danii jej fragment. Na zachodzie ma być ogromne tsunami, które prawdopodobnie zaleje cały Wengard i możliwe, że dojdzie do Montery. Na północy ma spaść lawina i dalej będzie nakurwiał śnieg, czyli nic nowego. Na południu słońce, zaś na całym środku nie ma nawet chmur. Nie wiem, o co chodzi, czy mam błędne wytyczne. W każdym razie zapowiada się chujowa pogoda na ten tydzień i polecam uważać. To by było na tyle w dzisiejszym wydaniu. W następnym poruszymy kwestię stanu wojennego z orkami oraz wiele innych rzeczy. Zostańcie z nami i widzimy się w przyszłym albo w zaprzyszłym tygodniu. Był z wami Geek Geekęż Geekowski, a to było Kolonianews. Dziękuję.